Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś w odcinku o sprawie Pablo Gonzaleza, wel Pawła Rupcowa zastanowimy się, jak to się dzieje, że środowisko dziennikarskie tak solidarnie stało w obronie człowieka oskarżonego o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, jak to się stało, że ci sami łowcy w cudzysłowie, ruskich agentów, ruskich ONUC nabrali nagle wody w usta, kiedy Pablo González został wymieniony w wielkiej wymianie więźniów, szpiegów w Ankarze, największej od czasu zimnej wojny, kiedy był e, no, witany z honorami przez samego prezydenta Władimira e, Putina. E, zastanowimy się, jak, w jakiej kondycji jest prokuratura w Polsce i służby specjalne, jak to się dzieje, że człowiek oskarżony o szpiegostwo został od tak Wypuszczony nagle z aresztu i wymieniony. No, gdzie Polska nie skorzystała na tym w żaden sposób. Chociażby Andrzej Poczobut dalej siedzi na, w więzieniu na Białorusi. Drugi temat to temat wstrzymania projektu budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego. Czy to zwykły przypadek, że trzy tygodnie po wizycie niemieckiego kanclerza Olafa Scholza zostaje. Wstrzymany bardzo ważny strategiczny projekt dotyczący infrastruktury energetycznej. I wreszcie temat trzeci skandaliczna wypowiedź wiceminister funduszy i polityki reg regionalnej, pani minister z Nowej Lewicy, która podczas marszu LGBT w Gliwicach powiedziała, że chciałaby drag queens czyli facetów przebranych za kobiety w polskich szkołach. Pytanie, jak daleko już jest zaawansowany projekt wprowadzenia ideologii gender do polskich szkół i czy można jeszcze temu przeciwdziałać? O tym w dzisiejszym odcinku zachęcam Państwa do komentowania, do lajkowania, do udostępniania tego materiału. Nie od dziś wiemy, że te podcasty, te kanały na YouTubie, te materiały filmowe na Facebooku, które poruszają temat gender, które poruszają temat Izraela, które poruszają temat pomocy dla Ukrainy, ale w sensie krytycznym są objęte tak zwanymi shadowbanami, czyli ograniczeniami wyświetleń. Bardzo proszę tutaj o wsparcie, o udostępnianie, komentowanie, lajkowanie właśnie podcastu geopolitycznego. Przechodzimy do pierwszego tematu. Pablo González, człowiek podający się za hiszpańskiego, welbaskijskiego dziennikarza, mający także obywatelstwo rosyjskie. Paweł Rubcow został zatrzymany pod koniec lutego 2022 roku w Rzeszowie i do końca ubiegłego tygodnia przebywał w areszcie w Radomiu. Został uwolniony, został... Tak naprawdę wywieziony z aresztu i wymieniony w grupie szpiegów, których Rosja wymieniła ze Stanami Zjednoczonymi. Sam Paweł Rubcow był witany przez Władimira Putina na lotnisku w Moskwie. No i tutaj powstaje pytanie, na jakiej. Podstawie prawnej z aresztu został wypuszczony Paweł Rubcow, wel Pablo Gonzalez. Bo warto zauważyć, że decyzją o wymianie Rubcowa w gronie tych więźniów, szpiegów, wielkiej wymianie od czasów zimnej wojny. Zaskoczona była sama prokuratura. Prokuratura, która przez dwa i pół roku nie potrafiła postawić aktu oskarżenia temu człowiekowi dopiero w sierpniu, z no, zdaniem prokuratury, to oczywiście to jest to jest przekaz prokuratorów, w sierpniu tego roku miał, miał być skierowany akt oskarżenia do sądu w Lublinie przeciwko Rupcowowi, miał być mu przedstawiony zarzut szpiegostwa. Została zatrzymana także jego partnerka, znana w kręgu reporterskim dziennikarka Magdalena H. I w, tej, w tym kontekście warto przywołać takie głosy publicznie wyrażane przez jednych z czołowych ekspertów w środowisku dziennikarskim, w środowisku eksperckim, w środowisku medialnym, jak pa Piotr Niemczyk czy Anna Mierzyńska, którzy tak szczerze Ronili krokodyle łudzy nad tym nad zatrzymaniem Pablo Gonzaleza, a teraz właściwie nabrali wody, wody w usta. Pablo Gonzaleza broniła Gazeta Wyborcza, groni... ukazały się, ukazywały się teksty Anny Mierzyńskiej, dziennikarki Okopres, znanego zresztą serwisu i znane... Gazeta Wyborcza, również, którzy się parają robieniem takiej nagonki na Iż poszukiwaniem wszędzie w cudzysłowie ruskich agentów, ruskich ONU, co jak się okazuje, no pod latarnią najciemniej. Ci sami, którzy tak mocno. Węszą i szukają wszędzie, gdzie to tylko możliwe, ruskich, e, ruskich agentów. Przepraszam za kolokwializm. E, sami bronili człowieka, który został wymieniony w jednej z największych po zimnej wojnie, jeśli nie największej, wymianie szpiegów, którego z honorami witał sam Władimir Putin. To pokazuje wiarygodność takich ludzi jak pan Niemczyk, pani Mierzyńska, Okopres czy e, gazeta, gazeta Wyborcza. To pokazuje słabość także polskiej prokuratury, która przez dwa i pół roku nie potrafi postawić aktu Oskarżenia, która wypuszcza człowieka z aresztu, no właściwie na jakiej podstawie prawnej Pablo Gonzalez został wypuszczony z Polski, skoro miano mu postawić akt oskarżenia o szpiegostwo? Facet nagle znajduje się na lotnisku w Ankarze, nagle znajduje się w Moskwie. Na jakiej podstawie prawnej? To nie pierwszy przykład tego typu skandalicznych. Spraw. To jest potężny problem w ogóle z kondycją polskich służb specjalnych czy służb specjalnych w Polsce. Ja od samego początku swojej aktywności publicznej mówiłem, że w Polsce potrzebna jest opcja zero w służbach specjalnych, że te służby nie funkcjonują dobrze, że te służby po prostu nie wykonują swoich obowiązków tak, jak powinny to robić. Dość powiedzieć o tym, że autor jednego z blogów, konkretnie no bloga Służby i Obywatel, bez problemu wchodzi sobie do głównej siedziby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z bliska fotografuje należące do służby wywiadu wojskowego nadajniki w podwarszawskim Chotomowie, śledzi sobie służbowe auta ABW dzięki ogólnodostępnej bazie o ubezpieczeniach OC mamy do czynienia z aferą pedofilską w agencji wywiadu z aferą respiratorową w agencji wywiadu ze złamaniem konstytucji ze złamaniem prawa międzynarodowego stworzeniem eksterytorialnego więzienia w Polsce gdzie byli przetrzymywani torturowani byli prze przetrzymywani bez wyroku sądu i torturowani ludzie i właściwie nic się nie dzieje nikt nie pociąga sprawców do Odpowiedzialności, no to jest problem w ogóle funkcjonowania państwa polskiego współcześnie. Nic nie słychać o zatrzymywanych szpiegach ukraińskich, niemieckich, izraelskich czy amerykańskich jest wielka zasłona dymna w postaci polowania na ruskie onuce, a jak się okazuje prawdziwi agenci chodzą na wolności, prawdziwi szpiedzy są w strukturach władzy, w środowisku prokuratorskim, sędziowskim, w najbliższym otoczeniu polityków. Do dzisiaj sprawa nie została wyjaśniona publicznie z ukraińską asystentką premiera Donalda Tuska. Sam Tusk, który ma pełne usta różnego rodzaju Prawda? Wypowiedzi na temat poszukiwania, zwalczania wschodniej agentury. No ma ukraińską asystentkę, której ojciec służył w Armii Czerwonej, której przeszłość jest niejasna, jej powiązania w Rosji, że jest absolwentką szkoły w Rosji, ma rodzinę w Rosji. To zostało w ogóle jakby zamiecione pod dywan, sprawa w ogóle nie funkcjonuje, a cały czas nas, nam wmawia się, że pomoc dla Ukrainy, dalsza pomoc wojskowa, dalsze, Prawda, obciążenia systemu fiskalnego są potrzebne, bo to rzekomo Ukraińcy walczą w naszej sprawie, no co jest moim zdaniem kompletną wierutną bzdurą. No niestety, sytuacja państwa polskiego wygląda coraz gorzej, o czym zresztą już alarmuje, alarmują także ośrodki rządowe. Wspominałem w jednym z ostatnich podcastów geopolitycznych o raporcie PISM-u, czyli Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, który wprost mówi o groźbie radykalizowania się Ukraińców na terytorium Polski po powrocie tutaj do swoich, po powrocie, po przyjeździe do swoich, swoich rodzin zdemobilizowanych żołnierzy i funkcjonariuszy ukraińskich. To będzie potężny problem dla, dla państwa polskiego. Trudno mi wierzyć w to, że ABW czy SKW, które działają tak jak działają, będą sobie w stanie poradzić z takim, z takim po prostu zagrożeniem, czy polskie prokuratury i sądy. To jest niestety potężny problem i dopóty dopóki nie zrozumiemy, że bezpieczeństwo państwa polskiego zaczyna się, zaczyna się od jakości służb specjalnych, no to będzie, będzie coraz gorzej, niestety. 1 sierpnia bieżącego roku prezes Pernu Daniel Świętochowski poinformował, że projekt budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego został wstrzymany. Pern to jest przedsiębiorstwo, które w Polsce zajmuje się logistyką naftową, dawna nazwa to przedsiębiorstwo. Eksploatacji rurociągów naftowych, przyjaźń, i tutaj jako oficjalny powód wstrzymania tej inwestycji podano, uwaga, brak zainteresowania ze strony partnerów krajowych i zagranicznych. A przypomnę tylko, że założenia były bardzo, bardzo ambitne. Druga nitka rurociągu miała być projektem strategicznym z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Projekt zakładał budowę dodatkowej infrastruktury, która miała zabezpieczać transport ropy naftowej. Planowana trasa rurociągu miała przechodzić przez trzy województwa, bazowieckie, kujawsko-pomorskie, pomorskie. To miało umożliwić przesył blisko 25 milionów ton ropy rocznie. Na trasie tych baz, bazy niedaleko, niedaleko Płocka, baza miszewko-strzałkowskie aż do Gdańska. No i cóż... Ta inwestycja już miała, miała decyzję środowiskową. Właściwie czekano tylko na decyzję lokalizacyjną, która miała umożliwić rozpoczęcie budowy, i jak gdyby nigdy nic nieco ponad trzy tygodnie po wizycie kanclerza Olafa Scholza następuje zdumiewająca decyzja o wstrzymaniu tego strategicznego projektu, mimo że na stronie Pernu cały czas figuruje ta informacja o tym, że jest to, że budowa drugiej nitki rurociągu pomorskiego to jest projekt strategiczny dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, możecie Państwo zobaczyć na swoich ekranach, cały czas Pern informuje, że jest to Projekt strategiczny. Zatem pytanie, dlaczego, dlaczego rezygnuje się z projektu strategicznego. Moim zdaniem, odpowiedź jest bardzo prosta. To są naciski, to są naciski ze strony Niemiec. Niemcy nie chcą się uzależniać od transportu ropy z Polski. Zresztą wiemy o tym, że na bardzo korzystnych warunkach jest zagwarantowane, są zagwarantowane dostawy ropy. No pytanie, czy ropy rosyjskiej. Pewnie tak, tranzytem przez Polskę do rafinerii Szwed w Niemczech. Nikt już w Polsce nie mówi o odkupywaniu rosyjskich udziałów w rafinerii Szwed. Wiadomo, że nie ma absolutnie żadnych perspektyw na to i ktokolwiek się łudził, że Polska tutaj będzie kupować udziały w niemieckiej rafinerii, no był po prostu zwyczajnie naiwny. Niemcy chronią swoje interesy, Niemcy chronią swoje strategiczne relacje z Federacją Rosyjską i ci wszyscy naiwni, którzy. Że uwierzyli, że po 24 lutego 2022 roku Niemcy są już w strwałym konflikcie z Rosją i tych krajów nic nie łączy i że nie ma powrotu do. Strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego są naprawdę w głębokim, w głębokim błędzie, Niemcy zbudowali sobie potężne lobby w Polsce, lobby energetyczne, polityczne, kulturalne, naukowe liczba instytucji niemieckich, kulturalnych, naukowych, politycznych, fundacji politycznych działających w Polsce jest niewyobrażalna w porównaniu ze wpływami polskimi w Niemczech. Polskie wpływy w Niemczech są iluzoryczne, działalność polskich instytucji kultury nauki jest nieporównywalna w ogóle do działalności Niemców, natomiast no, ciągle słyszymy jakieś wypowiedzi byłych oficerów wywiadu, na przykład agencji wywiadu, którzy próbują wymawiać społeczeństwu w Polsce, że nie, że Niemcy nie wprowadzą działalności operacyjnej, że niemiecki wywiad nie prowadzi działalności operacyjnej na terytorium państwa polskiego. Mamy wielu takich dyżurnych ekspertów, którzy mówią, że przez państwo niemieckie, aparat państwa niemieckiego nie prowadzi żadnych działań wymierzonych przeciwko państwu polskiemu. Jest jasne, że Niemcy realizują twardy swój interes interes Mytel Europy, interes Europy. Środkowej podporządkowywania państw takich jak Polska, tworzenia z nich zaplecza dla swojej gospodarki, tworzenia tak naprawdę wielkiej montowni dla gospodarki niemieckiej z takich państw jak Polska, uzależnianiu półperyferii, bo Polska jest traktowana jako półperyferia dla gospodarki niemieckiej i włączania instrumentalnego Polski w niemiecki projekt Europy Federalnej, czy niemiecko-francuski, jak kto woli, ale projekt ponadnarodowy, projekt mający zniszczyć suwerenność państw narodowych, no bo federalizacja Unii Europejskiej w naturalny sposób likwiduje suwerenność państw narodowych. Wstrzymanie drugiej nitki rurociągu pomorskiego, niecały miesiąc po wizycie Kanclerza Szolca, ja osobiście odczytuję jako wyraz nacisków niemieckich, jako ta rzekomy brak zainteresowania. Ze strony partnerów zagranicznych to nic innego jak po prostu niechęć Niemców do wiązania się bliższego z Polską. Tym bardziej, że niemiecki wywiad i niemieckie instytucje analityczne no, też prognozują możliwą sytuację w naszej części Europy, patrząc na politykę, na wektor polityki przyjęty przez polityków w Warszawie, na przygotowywanie się do wojny, budowa. Podziemnych szpitali z, z oddziałami chirurgii na wypadek wojny. No jasno wskazuje, że, że obszar Państwa polskiego może jest uwzględniany w różnego rodzaju analizach wywiadowczych jako obszar, który może stać się teatrem działań wojennych. No, patrząc także na narrację od wielu, wielu lat i na konkretne działania mające na celu wspieranie wojskowe Ukrainy, no widać, że rząd w Warszawie kompletnie nie, nie przejmuje się możliwymi skutkami dla społeczeństwa wciągnięcia Polski do wojny. Warto mieć to niestety na uwadze. w minioną sobotę podczas marszu LGBT w Gliwicach wiceminister funduszy i polityki regionalnej pani Monika Sikora z Nowej Lewicy została zapytana przez jednego z dziennikarzy czy możliwe jest aby tak zwane tak zwani drag queens pojawili się w polskich szkołach i czy popiera taki pomysł Odpowiedziała pozytywnie na oba te Pytania. Drag queens, czyli mężczyźni przebierający się za kobiety, występujący także na różnego rodzaju, właśnie podobnych paradach, podobnych marszach, na różnego rodzaju inscenizacjach, są elementem, oczywiście, tego, tej postępującej ideologii, ideologii gender. Jeśli spojrzymy na klasykę, Literatury z tym związanej, bo też jak chociażby Judith Butler, amerykański profesor filozofii na Uniwersytecie Kalifornijskim i autorki książki Uwikłani w płeć. Książki wydanej w 1990 roku, no to wtedy zobaczymy, że gender tak naprawdę jest bardzo dynamicznym procesem ideologicznym. To nie jest coś, co zatrzymało się w latach 80. czy 90. -tych. To jest proces bardzo dynamiczny i postępujący. Tak naprawdę konsekwentnie dąży do wyprzedzania biologii przez socjalizację i w, w tym kontekście jeśli przyjrzymy się właśnie chociażby książce Judith Butleru Ikłani w płeć feminizm i polityka tożsamości, której pierwsze wydanie było w 1990 roku w Stanach Zjednoczonych, to zobaczymy, że tam bardzo nachalnie lansowana jest koncepcja płci społecznej, która ma być rzekomo oderwana od płci biologicznej, czyli krótko mówiąc Judith Butler próbowała yy, w takim duchu neomarksistowskim pokazać, że nie istnieje żaden związek między biologią a rolą społeczną. Lansowała koncepcję płci kulturowej, która ma nie wynikać z płci biologicznej, czyli ktoś, kto jest mężczyzną może czuć się kobietą i to właściwie jest dla Judith Butler okej. Okay. To wszystko widzieliśmy podczas Igrzysk, Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. To, w, w którą stronę idzie ten ten trend. Zresztą jeśli przyjrzymy się na inną książkę, się innej książce takiej jak Gender i Władza autorstwa, no właśnie e, Raywin Connell czy Roberta Williama Conella, no transseksualisty e, książka jest z 1987 roku, Gender i Władza społeczeństwo, osoba i polityka seksualna. Tam mamy bardzo istotny postulat lansowa lansowania genderowego przejścia. Używa się takiego terminu Gender transition, czyli przejścia, z, jak to określają ide ideolodzy, gender z porządku patriarchalnego do równości, no ale równości w znaczeniu neomarksistowskim. Świetnie o tym mówił, pisał Krzysztof Karon. Jeszcze raz polecam Państwu książkę Historia Antykultury, polecam mo moją debatę z Krzysztofem Karoniem i polecam Państwu program Wiedzy Społecznej i kanał Historia Sztuki Krzysztofa Karonia. Na YouTube. Oczywiście ten temat trze trzeba cały czas rozwijać, ponieważ, tak jak powiedziałem, ideologia gender jest zjawiskiem niezwykle dynamicznym. No i tutaj, mówiąc o tym tak zwanym genderowym przejściu, Connell próbował. Stworzyć taki, taki nurt teorii społecznej, politycznej, gdzie płeć i seksualność byłaby takim fundamentalnym, fundamentalnym elementem tego. No i z tego wszystkiego widzimy, że ten marsz permanentnej rewolucji neomarksistowskiej cały czas postępuje, wcale się nie kończy na gender. Tutaj państwa muszę wielu. Zaskoczyć, że to się nie skończyło w latach 90. na postawieniu tematu gender. To zostało wszystko bardzo mocno rozwijane w te, tak zwanej teorii queer, jako bezpośrednie przedłużenie gender. I jeśli się przyjrzymy, czym jest tak naprawdę tak zwana teoria queer, to jest ona teorią w takim znaczeniu, że próbuje, jakbyśmy to powiedzieli, racjonalizować wybór różnych. Nieskończonej liczby tożsamości. O, w ten sposób można byłoby to tak, tak ująć. Czyli jest nieskończony wybór um, liczby tożsamości, z których można sobie dowolnie wybierać. Teoria queer lansuje tak zwaną dekonstrukcję heteroseksualizmu, który. Właśnie tworzy nieskończoną, właśnie wirtualną liczbę różnych płci kulturowych w, w, w tym zakresie i gdzie traktuje płeć seksualizację za element niezwykle istotny dla systemu, systemu społecznego. Widzimy, że ta istota ideologii gender, teorii queer sprowadza się do zmiany porządku społecznego, do absolutnego wywrócenia, do rewolucji tak naprawdę, jeśli chodzi o porządek społeczny, tradycyjną rolę rodziny, tradycyjną rolę... Podział na płeć bio, biologiczną, która, która zostaje zastępowana płcią społeczną, i ta ideologia bardzo mocno wchodzi w instytucje kultury, w instytucje edukacji, w szkoły, w uczelnie. Widzimy, że mnóstwo szkół wyższych, także tych renomowanych państwowych uniwersytetów, w, w różnego rodzaju ankietach wirtualnych, online, wprowadza opcję innej płci niż męska i żeńska, czyli idzie w, na przekór osiągnięciom nauk, nauk biologicznych wprowadza tutaj po prostu taką matrycę, czy jakby powiedział Marx, nadbudowę. Nadbudowę ideologiczną. Tego typu wypowiedzi, jak pani minister Sikory, to jest nic innego, jak wypuszczanie balonu, balona próbnego, na ile sobie to środowiska będą mogły w przyszłości pozwolić, a jak widać, przez ostatnich 8-9 lat kompletnie nic nie zrobiono w tym zakresie, aby powstrzymać przenikanie ideologii gender do polskich szkół, na na polskie uczelnie do polskich instytucji kultury w myśl idei Antonio Gramsciego następuje cały czas konsekwentny marsz neomarksistów kulturowych przez instytucje przez instytucje kultury prawo i sprawiedliwość suwerenna solidarna polska kompletnie nic nie zrobiły aby to zatrzymać dzisiaj żadna opcja polityczna w polskim parlamencie nie przedstawiła nawet projektu ustawy zakazującej propagandy gender w polskich szkołach. Myślę, że to też bardzo dużo mówi o e, establishmentie politycznym III Rzeczpospolitej. Dziękuję Państwu za uwagę.